robotyzacja jest tak naprawdę naturalną częścią rozwoju technologii i tego nie unikniemy. Wpłynie na obszary całego naszego życia, a zresztą widzimy to już nawet chociażby w obszarze smartfonów, technologia Siri. To jest nic innego jak robotyzacja, to jest nic innego jak sztuczna inteligencja. I tak naprawdę my jako pracownicy musimy się do tego przygotować, bo znajomość obsługi robotyzacji, posługiwania się robotami, a nawet w pewnym stopniu kodowania we własnym zakresie, to stanie się taka sama umiejętność jak umiejętność obsługi komputera, jak umiejętność posługiwania się językami obcymi, więc tak naprawdę trzeba się do tego przygotować, nie można z tym walczyć. Robotyzacja będzie miała z pewnością wpływ na pracę, która jest prosta, powtarzalna, bazowana na jakichś procedurach, powtarzalnych czynnościach, logicznym procesie myślowym, bo to jest to, co maszyna może wykonać w odpowiednio zaprogramowany sposób. Jeżeli będziemy potrafili to dobrze wykorzystać dla naszej własnej korzyści, to pozbywając się prostych czynności, możemy zacząć wykonywać te, na które bardzo często dzisiaj nie mamy czasu, które przynoszą wartość i które tworzą coś nowego, kreatywnego w procesie. Oczywiście najbardziej to będzie zależało od samych ludzi, w jaki sposób będą potrafili się z tym pogodzić, jak bardzo będą potrafili się do tego przygotować, jak bardzo będą potrafili potem robotyzację dla swojej własnej korzyści wykorzystać. Myślę, że proces wpływania robotyzacji na miejsca pracy już się zaczął. Trudno powiedzieć, jak szybko to się zadzieje, bo już widzimy w obszarze obsługi klienta automatyczne odpowiedzi, automatyczne procesy, które nas przekierowują. To się już dzieje i ciężko jest mówić o konkretnej dacie, kiedy to nastąpi?